Siemano, witajcie w kolejnej gierce z serii Retro. Dzisiaj ogrywamy Max Payne'a. Max Payne jest to gierka o kolesiu, którego wyrzucono z policji, ponieważ chciał się zemścić na jakiś tam, powiedzmy to, mafiozach, którzy zabili mu rodzinę. I za to chyba go właśnie wyrzucili z policji, że zrobił to na swoją rękę. Gierka jest mega klimatyczna, mega mroczna. Nie ma tu przerywników, w sensie cutscenek, tylko tam chyba były jakieś problemy budżetowe i zrobili to w formie komiksu. Tak czy siak, no gierka potrafi gdzieś tam odcisnąć jakieś piętno, bo jest tak dobrze zrobiona, tak dobrze emocje są tutaj pokazane, że... Znaczy nie mówię o samym gameplayu, tylko jakby właśnie o tym początku i potem o tym, że Max będzie miał wjazdy na głowę, że gdzieś tam może no... Może nie, że skłania do refleksji, może nie jest jakaś głęboka, aczkolwiek no, człowiek pomyśli chwilę o niej, nie? Nawet po latach, jak z kumplem gadaliśmy, to właśnie wspominaliśmy te misje, gdzie Max Payne'owi ta sytuacja z morderstwem jego rodziny siadała mu na głowę, nie? I gdzieś tam, że po latach człowiek pamięta te misje, no bo były tak dobrze zrobione, nie? Dobra, nie pierdolę więcej, tylko zaczynamy, nie? Dobra, wybór poziomu. Ścigany. Bardziej zimny trup nowego skamiota. Dobra, zaczynamy. Kascenki mogą być troszkę za głośne, więc sobie przyciszcie. A, gra jest po polsku. Uwaga, sprawdzić co się dzieje przy Azir Plaza. Potwierdzam. Centrala, powtórz adres. Azir Plaza, powtarzam, Azir Plaza. I dla wytłumaczenia powiem tylko, że to co teraz widzicie, to jest koniec gry. Strzały przy Azir Plaza. Powtarzam, strzały przy Azir Plaza. Walą jak na wojnie. Taki zabieg jest jakby często spotykany, nie? Że najpierw pokazuje się koniec i potem jak do tego doszło. Potrzebne wsparcie. Centrala, przyślijcie dodatkowe jednostki. Funkcjonariusz w niebezpieczeństwie. Proszę powtórzyć. Proszę powtórzyć. Uwaga, wszystkie jednostki. Alarm. Funkcjonariusz przy Azir Plaza w niebezpieczeństwie. Powtarzam. Azir Plaza. Nikt nie przeżył. Ostatni wystrzał był jak wykrzyknik, który podsumował wszystko, co doprowadziło mnie aż tutaj. Zdjąłem palec ze spustu. I tak to się skończyło. To jest nasz Max. Gdyby miało to jakiś sens, muszę się cofnąć o 3 lata. Do tego wieczoru, kiedy zaczęło się moje cierpienie. Pracowałem wtedy w nowojorskiej policji. Manhattan. Posterunek Midtown Północ. Przedsionek piekła. Kiedy zacznie pan dla mnie pracować, detektywie Payne? Jako tajniak w jakiejś dziurze. Wybacz, Alex. Michelle i Mała są ważniejsze. Widzisz? To moja ostatnia fajka. Palenie szkodzi dziecku. Prawdziwy z ciebie harcerz, Max. Do zobaczenia, Alex. Jesteśmy umówieni na pokera w czwartek, tak? Znów wyjdziesz spłukany. Żyło mi się dobrze. Zachód słońca w piękny letni dzień. Zapach świeżo skoszonej trawy. Głosy bawiących się dzieci. Dom po drugiej stronie rzeki, w Jersey. Piękna żona i córeczka. Amerykański sen, który się ziścił. Kochanie, wróciłem! Ale sny lubią się zamieniać w koszmary, gdy tylko odwrócisz wzrok. Słońce szybko chowało się za horyzontem, a po niebie rozlewał się złowieszczy mrok. Mega klimacik, mówię. Jest tak dobrze zrobiona gier, jak na tamte Michel, czasy. Michel, skarbie, jesteś w domu? Jest w ogóle mistrzostwo, nie? Dobra, w tej grze w ogóle też jest coś takiego, co chyba twórcy, chociaż mogę pieprzyć głupoty, ale wzięli z Matrixa taki, nie wiem, czy to będziemy już mieli dostępne? Nie, jeszcze nie, ale taki bullet time, w sensie spowolnienie, że możemy się rzucić i czas jakby się zatrzymuje, ale my postacią jakby w miarę normalnym tempie się ruszamy. Dobra, zobaczymy co jest w szafach. Chyba nic, wróciliśmy do domu. Dobra, coś jakaś zadyma, telefonik dzwoni, patrzymy, szyba zbita, no ktoś się włamał tutaj, typowo, nie? Słuchaj, ktoś włamał się do mojego domu, wezwij policję.
Czy to pan Payne? Tak. Ktoś się tu włamał i wciąż jest w środku. Proszę. Świetnie. Niestety nie mogę panu pomóc. No, czyli... Kto mówi? Halo? Czyli tak jakby to było ukartowane, nie? Wszystko. Czyli no musiało być jakby, nie? Nie! Nie dotykaj mojego dziecka! Nie bać się! Nie! O! Nie! Dawać, dawać. Robimy zadymę tam z nimi. O, o, to jest właśnie to, o czym wam mówiłem, ten taki bullet time, nie? Kurczę, nie, tędy, tutaj. O nie, i patrzcie to teraz. O nie, nie, tego nie, ale tu. Nie, kurczę, pomyliłem przyciski. O kurczę, i właśnie to jest to, co mówiłem, no zadyma niesamowita, nie? Nawet tego nie komentuję, bo... I patrzcie, to jest ten właśnie bullet time. Kozak. Czekaj, kto tu jeszcze? Nie! 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 O Boże, Michel, skarbie! Jolo, jestem złem po prostu. Myślałem, że ktoś tutaj coś ten... coś robi na tym. No i w sumie tu chyba jego życie się załamało, nie? Jakby no... Kurczę. Wiem, że to błaho zaczynało, ale... Ale komu by się nie załamało, nie? To było 3 lata temu. W jednej krótkiej chwili straciłem wszystko. Mordercy byli naćpani nieznanym wcześniej syntetycznym narkotykiem. Nie walkią. Cold Zero byli naćpani. Po pogrzebie powiedziałem Alexowi, że przychodzę do DEA. Przez 3 długie lata pracowaliśmy nad sprawą Valkyrie. Aż wreszcie 2 miesiące temu jeden z informatorów doniósł, że Jack Lupino, szycha z rodziny mafijnej Puncinello, handluje tym draństwem. Przeniknąłem do struktur najgorszej rodziny mafijnej w Nowym Jorku i rozpracowywałem ją. Rozdział 1, stacja Roscoe Street. Przyszedłem z zimnego mroku. Na zewnątrz miasto przypominało okrutnego potwora. Powoli wspinałem się po szczeblach mafijnej kariery. Starałem się dotrzeć do źródła narkotyku. Alex i Bibi byli moim jedynym kontaktem z agencją. Tylko oni w tym zawszonym mieście wiedzieli, co naprawdę tu robiłem. Mówi Bibi, coś ważnego stało się z Jackiem Lupino. Musisz się natychmiast spotkać z Alexem na stacji Roscoe Street. Nie rozmawiałem osobiście z Alexem, odkąd zacząłem działać jako tajniak. Na zewnątrz robiło się coraz zimniej. Zimniej niż w sercu diabła. Na ziemię sypał się lód, jakby niebo miało się zawalić. Wszyscy szukali schronienia, oczekując rychłego końca świata. W metrze wcale nie było lepiej. To przeczucie uderzyło mnie, niczym kula wystrzelona z bliska w twarz. Coś tu było nie tak. To jest tak dobrze zrobione, nie? Beretta niespokojnie drżała pod płaszczem. Po latach się drzwi wagonu już się za mną zamknęły. Nie było odwrotu. Następny przystanek. Stacja Roscoe Street i Alex. Jest nasz Max, kurde. Odziany w stary prochowiec. Stację skrywał półmrok, a Alexa nie było nigdzie w pobliżu. Musiałem go poszukać. No te marynary. Dobra, F5 jest zapis? Tak. Dobra. A nie mamy jeszcze tego? Dobra, Max, nie świruj. O kurcze. Czyli ktoś ochronę metra już... Śmierć wisiała w powietrzu na Roscoe Street. Musiałem szybko znaleźć Alexa. Tutaj prawym chcę, kurcze, ciągle ten. Prawym chcę przybliżać, a tu nie ma przybliżenia. I on, a pod prawym też jest to właśnie, o. No dobra. To patrzymy, co tu jest. Mamy martwego ochroniarza kolei. Patrzymy, co jest tutaj. Tabletki mogły na jakiś czas powstrzymać ból. A jak się je używa? Czekajcie, sprawdzę sobie. Tab albo backspace. Dobra, muszę to pamiętać. Tu się da skradać jakoś? Da się, patrzcie. To jest wróg? O kurczę, nie zadaję pytań głupich. Dawaj, Max! Tu. Dobrze. Aj, tu jeszcze są te takie zwolnione scenki, jak dostają po głowie. Na głupie ryje. Dobra. Desert, a my mamy? Uuu, najsik. Tu jest zamknięte. Tam nie idziemy, bo nas zabije. F5 saveik. Dobra, też miałem małe problemy, żeby w ogóle to zacząć nagrywać. W sensie techniczne, nie?
bo no, te stare gierki nie lubią się dawać nagrywać, nie? O kurczę, co tu jest? Co za dyma? Kolejny ten, ochroniarz kolei. Tu jakby musiał przyjechać Juventus z Cold Zero, z M16-kami. Dobra, saving. Hej, panowie, coś się stało? O, masz, to się stało, gościu. Normalnie przyjął na klatę. Gościu, nie ma cię w tym mieście. Dobra, tu jest zamknięte, to idziemy tutaj. Plecy? Nie. Myślałem, że ktoś na plecach nam. Dobra. O, ma jakieś... O! O kurczę, ma tego, shotguna, gościu. Nie ma cię. Dobra, tutaj? Tak, dobra, ale zobaczę najpierw tutaj, nic. Tutaj nic. Zamek szyfrowy, zapiszczał szyderczo. Nie znałem właściwego kodu. Mega, narracja jest, mówię, no możecie napisać, że się podniecam, ale zajebista jest narracja w tej gierce, kurde. A, mamy śrutówkę, ale nie, ze śrutówką nie będziemy chodzić. Stój! O nie, z tyłu mamy. O kurczę, ale przyjęliśmy. Ale przyjęliśmy bułkę. Nawet nie wiem, jaki tu jest poziom trudności. No, no rozumiem, to by już raczej... Szukając Alexa, wpakowałem się w sam środek. Czekajcie. Jakiegoś wielkiego skoku. Pójdę zobaczyć wielkiego skoku. Wielkiego skoku. Zobaczymy tylko tutaj jeszcze. Dobra, nice. Udało się nam uratować chyba go, co? Ocaliłeś mi życie. Co tu się dzieje? Masakra. Te uzbrojone typy wyskoczyły po prostu znikąd. Musimy wezwać pomoc. Mogę to zrobić z pomieszczenia kontrolnego, piętro wyżej. Pójdziesz tam ze mną. Jasne. Czemu nie? Chodź za mną. Musimy iść. Proszę. Dobra. No dobra. On chyba będzie znał kodzik tam, mi się wydaje. Tak? Będziesz znał kodzik? Idziesz z nami? Tam jeszcze nie zobaczyliśmy, co było. Chyba dobrze myślę, nie? On będzie znał ten kodzik tutaj. Mam wrażenie, że on biega trochę w miejscu. Dobra, saving. Udało się, tędy. O kurczę, cholera. Mówiłem, że skupuję tylko smocze jaja. Dobra, tylko jedną rzecz jeszcze. Przynieś mi smocze jaja. Dobra, nie da się. Czy ja odpieprzam głupotę jakąś? Gdzie on jest? Nie ma. Huhu, lewo, prawo. Johnny Bravo. Nawet się zrymowało. Saving. O kurde. O kurczaczki. O nie. Nie, nie, Maxik, ale nie pajacu. Podwójna bereta, patrzcie to. Goście, jesteście rozwalani tutaj. CSI, kryminalne zagadki, metro, Miami, Max Payne, New York, City. Mówił Mariusz Max Payne Kolonko. Dobra. O, coś tu jest, wykrzyknik. Dobra, ale kamerki nas. Coś tu. Tutaj. Dobra, level jakiś. O! Dobra, najsik. Cztery test zebraliśmy. Coś tu było? Nie, nie otwiera się. Tu zamknięte. Saving. Dobra, dwie berety. Troszkę mało amunicji. A wy mieliście więcej? Nie. Tu chyba jest jakieś takie. No dobra, to co? Lecimy na dół. Chyba na dół musimy lecieć. Tak mi się wydaje. Wagon rozświetlił się jak choinka. Włączyłem zasilanie. Tak jakbyście czytali jakiś taki dobry kryminał, nie? Mi się wydaje. Już nigdy nie czytałem, nie? Pewnie tak jest. Prędkość naszego PKP mi się wydaje. Max się nie pierdoli, on bierze z buta normalnie. Jeśli chodzi o subtelność. A gdzie ja powinienem? Tutaj, dobra.
O kurczaczki. Tu. Chyba jedną, wiecie? Wezmę. Lepiej będzie mi się strzelać. Dobra, nice, Max, kurde. Już kurczę, przeładuję. Dobra, to jest taka stara siekanina w dobrym stylu. Nice. Tu były butle, można było ich butlą wykończyć. Tutaj coś? Nie. Też jakieś ukryte rzeczy. Dobra, nice. Na żywo. Białe drzwi prowadziły do opuszczonej części stacji, zamkniętej od lat 40. Działo się tutaj coś bardzo niedobrego. Może dlatego Alex wybrał właśnie to miejsce na spotkanie ze mną. A może nie? Wkrótce miałem się dowiedzieć. Dobra, najsik. Tu coś... Myślałem, że coś ukrytego tutaj będzie. Ogólnie w tych skrzynkach. Jak to wygląda? Tu da się coś, czy nie? Czy to tak jest? Dobra, bo wydziwiam, nie? Czekajcie, deagle, saveik. Ciśniemy. O kurczę, tu mroczno jest. Dobra, patrzcie. Kurde, tu, z karabinku. Najsik, saveik. Mam taką manię saveowania, nie? Jak będziecie oglądać jakieś serie ze mną, to ja jestem pierdolonym fanatykiem saveowania. Po prostu saveuję, kiedy mogę, nie? Tu coś jest? Coś ukrytego? Nie. Dobra. O kurcze! Tur. Takie ciarki mam, jak tu chodzę, nie? O ty! Co ty chciałeś tam zrobić? Troszkę oszukamy gierkę. Tur. I po jajach. Dostał jaja normalnie, gościu. Łamany jesteś tutaj. Dobra, safe station. Staram się takie 20-minutowe, ponad 20-minutowe odcineczki. No może po prostu z przejścia chaptera, poziomu jakiegoś. Dobra, to jest tak epickie. Ten ma dwa. A my mamy digla. O kurczę, skończył nam się dig. Dobra, skok. Ty masz. I ty masz. O, ale oni odlatują kozacko, nie? To jest po prostu daje... No dobra, ale to jak powiem, że daje satysfakcję, to źle zabrzmi. Jakbym był jakimś psycholem. Ale jest to przyjemne. No wiadomo, to jest gierka, nie? Dobra. Okej, nic nie ma. O, widzicie? Była amunicja do śrutówki. Dobra. Nice, idziemy do góry, czy tam? Coś wyjebało. Co to do cholery było? No, coś srogo wyjebało, wam powiem. No, detonator, patrz, gościu. O kurczę, nie, wracaj tu. Dobra, nice. Tu coś chcieli wysadzić. Drzwi zaspawano na amen wieki temu, a bomba nie miała detonatora. Kurczę, musimy znaleźć chyba detonator, co? O kurczę! Ty przeżyłeś! Dobra. No, oni się chcieli, zobaczcie, gdzie wkraść, do jakiegoś banku, kurczę, jak odleciał. I pa! Kurde, Matrix, gościu, normalnie ci robimy Trinity, czy jak on się tam nazywał. Patrz! O kurczę. Ale oni nam życia zabierają. Nie jest wcale łatwe. Tu coś? O kurcze! O kurka, rurka! O, fajnie to sobie działają, to mi się podoba. Co do diabła? Głos bez jego był? Dobra. O kurcze! Dobra, ty dostałeś. Ale oni nam życia zabierają. A jeszcze mamy taką, obrzyna mamy. Ale wolę taką. Przydałoby się ten. Przydałoby się coś do leczenia.
Nadajemy na żywo z miejsca zbrodni. Kto mówi? No właśnie, kto? Tu komisarz Jim Bravura z nowojorskiej policji. Macie to natychmiast przerwać! Poznajcie się! Jasne, Jim. Pogadałem z chłopakami. Wszystkim jest bardzo przykro. Już więcej tego nie zrobią. Kto mówi do cholery? Udział w napadzie na bank na pewno mi nie pomoże. No, to na pewno. Dobra, tu się nam otworzyła ten. Porzucili część łupu na stole. Co tu jest? Szukali obligacji Azir Corporation. Sukces Azir rozgłaszano ostatnio we wszystkich programach telewizyjnych i gazetach. Okej. To chyba musimy otworzyć sobie tą A. Dobra, środki przeciwbólowe. Złodzieje zostawili narzędzia na stole. Sądząc po liczbie detonatorów, przedźwigali tu dość ładunków, żeby wystrzelić statuę wolności na orbitę okołoziemską. Okej, czyli mamy detonator. Czy musimy sobie otworzyć B. I musimy iść tam podsadzić ten detonator. Tak mi się mocno wydaje. To nawet mgłę dodali, kurczę, jakie efekty. O kurczę! Nowy wróg. O kurde! Do tyłu skok. Granat! O, wstawaj! Jaką tu zadymę robią? Dobra, idę na was. No, ogólnie jestem na hita. Samochód. No, to jest nasz kumpel chyba, co? Stój, Max? Jezu, niemal dostałem przez ciebie zawału, przecież mogłem cię zastrzelić. Alex, cieszę się, że cię widzę. Co tu się dzieje, do diabła? Więcej trupów niż w miejskiej kostnicy. To napad. Przebili się przez ścianę tunelu prosto do skarbca banku Roscoe. Gdzie tu jesteśmy? To zagrywka Lupino? Robota Lupino? To byli jego ludzie? Poważnie? Masz talent. Wybrać takie miejsce na spotkanie. Możesz przejść? Nie, jest zamknięte. Musimy się stąd zabierać. Jeżeli to... No? Alex! Teraz jeszcze mu kumpla zabili. Nie dość, że rodzinę, to jeszcze kumpla. Nie mogłem mu pomóc. Martwe oczy Alexa mówiły z wyrzutem, że jest już po nim. No kurka, rurka. O Jezu! O kurcze, to będzie ciężkie. Dobra. Dobra. To był granat? Nie, dobra, to był ten. Magazynek. O, tutaj jest to, czego potrzebujemy. Nice. Coś tu jest ciekawego? Nie, jakieś twarze, kasa fiskalna. Tu, bileciki, tu. Jeden normalny, proszę. Tu. O, dla nas studencki, proszę. O, dla nas ten, dla psa jeszcze. Pojebany, nie? Stary chłop siedzi, jakieś głupoty grane. Dobra, co tu dalej? Pały przyjechały. Kurde, gnoje jebane. O kurde, granat. Nie, no tego się nie dało uniknąć, panowie. Albo się szanujemy, albo... Albo... Skąd wy macie takie ostre sprzęty? Dobra. O kurcze. Dobra. Dobra, najsik. Kid, że wszyscy tak samo wyglądają, ale wtedy w tamtych czasach nikt na to nie patrzył. Wtedy liczył się gameplay, a nie czy mają jakieś, nie wiem, mnóstwo innych twarzy czy coś takiego. Dobra, nice. Open. Tam idziemy zobaczyć? Pójdziemy, co? Pewnie nic nie ma, ale... Ale nie byłbym sobą, jakbym tak. Nie byłbym sobą, jakbym nie sprawdził, nie? Tylko
Tylko dzięki Alexowi nie oszalałem przez te ostatnie 3 lata. Teraz sam nie wiedziałem, co naprawdę czuję. Musiał wpakować się w coś tak dużego, że nadepnął Jackowi Lupino na odcisk. Dobra, zgrywając twardziela. Rozdział Lupino 3. Prowadził biuro seksu, prochów i zabójstw na zlecenie w obskurnym hotelu, zajmującym rozsypującą się kamienicę. Policja była już blisko. Słyszałem coraz głośniejsze wycie syren. Lupino sądził, że nas załatwi, zabijając Alexa i wrabiając w to mnie. Ale w ten sposób zwrócił jedynie moją uwagę. Zacząłem od hotelu. To był przykry widok. Migoczące światła, wyblakłe ściany, kilku tanich bandziorów do wynajęcia i zmęczone spojrzenia prostytutek. Ruszyłem przed siebie, zgrywając twardziela jak setki razy wcześniej. Interesu pilnowali, szczerząc zęby jak rekiny, dwaj bezwzględni gangsterzy. Bracia Finito. Proszę państwa, a oto nasz bolesny wrzut na tyłku. Będzie bolało. Doskonał ze śmiechu. Sami to wymyśliliście? A może jakiś pijaczyna z dołu wam w tym pomógł? Nie odpowiadajcie. To było pytanie retoryczne. Mam coś dla szefa. Jest Lupino? To zależy, kto go szuka. Przyjaciel czy może policyjny śmiech? Nie odpowiadaj. To było, jak to ładnie ująłeś, pytanie retoryczne. Lupino nie przyszedł, ale kazał cię pożegnać. Lupino nie było w hotelu. Wpadłem za to na braci Finito. Wiedzieli, kim jestem naprawdę. Drzwi zatrzasnęły się za mną. I nagle w pokoju zrobiło się aż ciasno od pocisków. Wrzut na tył. Będzie bolało. Dobra, pokonamy braci Lupino. No kurde, gin. Nie, jeszcze raz. Ej, nie, jeszcze raz. Dobra. Sejwik. Dobra, nice, bracia Lupino. Czy jak to tam się robi, pokonani. Dobra, ja w tym momencie zapisuję. I żegnam się z wami. I do następnego odcinka. Siema. Hej, wszystko w porządku?